Dobrocki 2 punkty, Wojciech Malak 1 punkt, Przemysław. Zawody zgromadziły około 3 tysięcy najwierniejszych fanów Speedwaya. W Pile w drużynie pilskiej Polonii jeździli Rafał Dobrucki, Waldemar Walczak, Jacek Pionka i Rafał Kowalski. W GKM-ie Grudziądz, który przyjechał w okrojonym składzie, Wiesław Ośkiewicz i Sławomir Janiszewski. Natomiast w miejsce Piotra Markuszewskiego startował pilanin Marek Andruszkiewicz. W drużynie bydgoskiej Polonii Seweryn Schneider, Dariusz Patynek, Wojciech Malak, Marcin Ryczek. A w starcie Gniezno Tomasz Cieślewicz, Przemysław Pfeiffer, Rafał Sosna i Krzysztof Jabłoński. Zaczynamy relację od biegu 9, w którym zobaczymy Rafała Kowalskiego. To ten zawodnik na torze drugim. Przeciwnikiem Rafała jest Dariusz Patynek oraz Tomasz Cieślewicz. Patynek, Polonia Bydgoszcz, Cieślewicz, start Gniezno. Od startu znakomita postawa Rafała Kowalskiego. Na drugiej pozycji jedzie Tomasz Cieślewicz, trzeci Dariusz Patynek, który ma bardzo, bardzo duże kłopoty z utrzymaniem równowagi na motocyklu, szczególnie na ostrych łukach. Proszę Państwa, po dwóch seriach, bo bieg dziewiąty rozpoczął trzecią serię spotkań, prowadzą zdecydowanie zawodnicy pilskiej Polonii, którzy w 8 poprzednich wyścigach wygrywali 8 razy i mają 24 punkty na swoim koncie. 11 punktów start Gniezno, 6 punktów po 8 wyścigach GKM Grudziądz i Polonia Bydgoszcz. Na razie więc Rafał Kowalski jedzie trzeci raz i po trzecie biegowe zwycięstwo. Dwukrotnie zwyciężali Jacek Pionkę, Waldemar Walczak i Rafał Dobrucki. Oczywiście Rafał Dobrucki i Waldemar Walczak nie mają sobie tutaj na pilskim obiekcie równych, a główna atrakcja to przede wszystkim start, możliwość obejrzenia przez pilskich kibiców Jacka Pionkę i Rafała Kowalskiego, którzy po raz kolejny startują w zawodach młodzieżowych i nabywają niezbędnego doświadczenia. Bieg zwycięża oczywiście Rafał Kowalski przed Tomkiem Cieślewiczem i Dariuszem Patynkiem. Kolejne 3 punkty dla zespołu pilskiego. Plan był oczywiście jasny, drużyna pilska musiała wygrać te zawody, bądź zająć minimum 2 miejsce, aby awansować do finału mistrzostw drużynowych młodzieżowych Polski na żużlu. Było to ułatwione w Pile z tego powodu, że pauzował zespół Apatora Toruń, naszpikowany niezłymi przecież, jak Państwo wiecie, zawodnikami, między innymi Janusiem i Bajerskim. Bieg 10, w którym zobaczyliśmy na torze pierwszym Przemysława Pfeiffera, na torze drugim Marka Andruszkiewicza, na trzecim Seweryna Schneidera i na torze czwartym Jacka Pionkę. No ciekawa sprawa, ciekawe czy Jacek pokusi się o swoje trzecie biegowe zwycięstwo podczas tego turnieju młodzieżowego. Patrzymy więc na tor czwarty, najbliżej bandy, tam startuje właśnie Jacek Pionkę. Jacek Pionkę bardzo ładnie wystartował, niezłe w ogóle ma starty. Jacek jedzie ładnie, odważnie do przodu, już jest pierwszy na miejscu drugim w kasku żółtym Przemysław Pfeiffer. To zawodnik, który często jest podstawowym w składzie drugoligowej drużyny gnieźnieńskiego startu. Natomiast bardzo ładnie na trzeciej pozycji jest w tej chwili Marek Andruszkiewicz, zawodnik, który został w tym turnieju wypożyczony do GKM-u Grudziądz. Oczywiście dorobek punktowy Andruszkiewicza nie liczył się do ogólnego dorobku drużyny z Grudziądza. Na czwartej pozycji jedzie Seweryn Schneider, zawodnik bydgoskiej Polonii. Z GKM-em Grudziądz przyjechał również Lech Kędziora. Lech Kędziora, który wierzy w awans GKM-u Grudziądz do pierwszej ligi i tak jak mówiłem ze studia, on również potwierdza, zresztą nie trudno się domyśleć, że decydujący właśnie będzie pojedynek z zespołem Leszczyńskiej Unii. Teraz atak Marka Andruszkiewicza bez powodzenia. Zwycięża Jacek Pionkę przed Przemysławem Pfeifferem, Markiem Andruszkiewiczem i Sewerynem Schneiderem, a za chwileczkę bieg 11, w którym zobaczymy Waldemara Walczaka, Wojciecha Malaka, Krzysztofa Jabłońskiego oraz Wiesława Ośkiewicza. Ośkiewicz wystartuje z toru pierwszego w kasku niebieskim, w kasku, proszę Państwa, białym, natomiast zaprezentuje się na torze drugim Wojciech Malak z bydgoskiej Polonii, na torze trzecim Waldemar Walczak, teraz podjeżdża w kasku czerwonym i w kasku żółtym na torze czwartym Krzysztof Jabłoński z gnieźnieńskiego startu. Trzeci bieg trzeciej serii spotkań. Oczywiście zdecydowanym faworytem tego biegu jest Waldemar Walczak,
co oczywiście nie ulega żadnej wątpliwości. Waldemar Walczak, który znakomicie spisuje się w barwach Pilskiej Polonii w bojach pierwszoligowych. A więc Ośkiewicz, Malak, Walczak i Jabłoński. Kierownik startu, pan Waldemar Ciula, nakazuje, podjechali wszyscy już pod taśmę i start. Ze startu oczywiście zdecydowanie najbardziej rutynowany z tych zawodników. Waldemar Walczak jest zdecydowanie pierwszy. Na drugiej pozycji to niespodzianka w kasku białym Wojciech Malak z bydgoskiej Polonii. Zawodnik, który czyni chyba z tych najmłodszych adeptów szkółki żużlowej największe, proszę Państwa, postępy. Mam tu na myśli Schneidera, Patynka czy Marcina Ryczka. Na torze trzecim, przepraszam, na miejscu trzecim w tym biegu Krzysztof Jabłoński. Czwarty jedzie reprezentujący GKN Grudziądz Wiesław Ośkiewicz, który atakuje drugą pozycję swojego rówieśnika z Gniezna. A daleko z przodu oczywiście Waldemar Walczak, jeszcze jedno krążenie do końca. Walczak, pewne prowadzenie motocykla, zdecydowane kolejne zwycięstwo i zdecydowanie kolejne punkty Pilskiej Polonii, które oczywiście przybliżają nasz zespół do finałowej imprezy, która być może odbędzie się również w Pile. No, byłaby to oczywiście piękna, wielka sprawa. A więc Waldemar Walczak 3 punkty, Wojciech Malak 2, Krzysztof Jabłoński 1 punkt i Wiesław Ośkiewicz tym razem bez punktu. I bieg 12, który kończy przedostatnią trzecią serię spotkań. Na torze pierwszym Rafał Sosna, na torze drugim Sławomir Janiszewski z GKM-u Grudziądz, na torze trzecim Marcin Ryczek z Polonii Bydgoszcz i na torze czwartym Rafał Dobrucki. Proszę Państwa, my transmitujemy powtórkę tego biegu. Wcześniej w pierwszym starcie upadek miał Rafał Sosna z Gdzieniuńskiego startu i oczywiście za spowodowanie przerwania tego biegu został wykluczony przez sędziego zawodu, pana Jerzego Kaczmarka z Poznania. Oczywiście Rafał Dobrucki zdecydowanie z przodu. Marcin Ryczek na drugiej pozycji, a trzeci jedzie Sławomir Janiszewski. Dosyć nieprzyjemnie wyglądała kolizja Sławomira Janiszewskiego z Rafałem Sosną. Rafał Sosna przez krótki okres leżał nieruchomo pod bandą wraz ze swoim motocyklem, ale potem na widok wjeżdżającej Erki szybko się pozbierał i został podwieziony do parku maszyn przez zawodnika GKM-u Grudziądz Sławomira Janiszewskiego, z którym miał tą groźnie wyglądającą kolizję, ale nic ambitnemu żużlowcowi z Gniezna się nie stało i zobaczyliśmy w 14 wyścigu znów walczącego Rafała Sosnę. Z niezłym zresztą skutkiem. Rafał Dobrucki na pierwszej pozycji, 3 punkty, 2 punkty Marcina Ryczka, 1 punkt Sławomira Janiszewskiego. Skończyła więc się trzecia seria startów. Pilska Polonia z kompletem 36 punktów. 16 punktów ma Gnieźnieński start, 11 Polonia Bydgoszcz, 7 punktów GKM Grudziądz. I przed nami ostatnie 4 biegi. Bieg 13, w którym zobaczyliśmy na torze pierwszym Krzysztofa Jabłońskiego z Gniezna. Na torze trzecim Jacka Pionkę z Pilskiej Polonii. I na torze czwartym Marcina Ryczka z bydgoskiej Polonii. Jazda w trzyosobowym składzie, brak zawodnika GKM-u Grudziądz. Grudziądz przysłał tutaj tylko Ośkiewicza Janiszewskiego, wypożyczył, jak Państwo wiecie, jak mówiłem wcześniej, Andruszkiewicza z Pilskiej Polonii, ale czwartego zawodnika niestety brak, a więc kilka wyścigów toczonych było właśnie w trzyosobowym składzie. I proszę Państwa, trwa ostra rywalizacja między Jackiem Pionkę a Krzysztofem Jabłońskim. Jacek Pionkę zbyt odjeżdża od wewnętrznej części toru i próbuje to wykorzystać Krzysztof Jabłoński, który trzyma się bardzo pięknie krawężnika. Ten wyścig, muszę Państwu powiedzieć, że należał do najbardziej emocjonujących w tych zawodach. Krzysztof Jabłoński nadal na drugiej pozycji, ostro naciska Jacka Pionkę, który odjeżdża na prostych od swojego rywala z Gniezna, ale ten na łukach jedzie znacznie lepiej. Proszę popatrzeć. Jeszcze
Jacek Piątkę na pierwszej pozycji. Kolejny atak Krzysztofa Jabłońskiego, kolejny atak na łuku i tym razem chyba zakończony powodzeniem, chociaż Jacek Piątkę nie rezygnuje w dalszym ciągu z odzyskania utraconej pierwszej lokaty, ale Krzysztof Jabłoński zwycięża w tym biegu, zdobywa 3 punkty. Jacek Piątkę jest drugi, a trzeci przyjechał Marcin Ryczek z Polonii Bydgoszcz. Ładny, ciekawy wyścig. I za kilka chwil 14 odsłona tego biegu, a teraz proszę popatrzeć akrobatyczne możliwości Marcina Ryczka z Polonii Bydgoszcz. Prawdopodobnie nauczył się tego od Jacka Goloba. Niezły może to być żużlowiec, akrobata już niezły, a więc czas pracuje dla tego młodego chłopaka. I 14 wyścig, w którym zobaczymy Rafała Kowalskiego na torze pierwszym, na torze drugim Rafała Sosnę, na trzecim Wojciecha Malaka, na czwartym Marka Andruszkiewicza. Marek Andruszkiewicz, zawodnik Wilskiej Polonii. W tym turnieju, przypomnę, reprezentuje barwy GKM Grudziądz. Rafał Kowalski już gotowy do startu, ależ to jest zadziorny chłopak. W tym biegu jego najgroźniejszym przeciwnikiem powinien być Rafał Sosna, również zawodnik, który wiele razy jest w podstawowym składzie drużyny Zbigniewa Indera, czyli zespołu Gnieźnieńskiego Startu. Rafał Kowalski, tor pierwszy. Marek Andruszkiewicz, tor czwarty. I wychodzą ze startu. Nieźle poczyna sobie Rafał Sosna, jest pierwszy. Na trzecią pozycję spada i już jest drugi Rafał Kowalski. Za chwilę chyba zaatakuje, znając ambicje tego chłopaka, swojego rywala z Gniezna, z Rafała Sosnę. Sosna nadal na prowadzeniu, Kowalski tuż za nim. Proszę Państwa, ten wyścig również był bardzo, bardzo ciekawy do samego końca. Marek Andruszkiewicz jest czwarty za Wojciechem Malakiem. Bardzo dobry kolejny atak Rafała Kowalskiego. Czy już wyjdzie na pierwszą pozycję? Nie, wspaniale zachował się teraz Rafał Sosna i on jest pierwszy. Cały czas ogląda się, z której strony zaatakuje go na kolejnym łuku, na kolejnym wirażu Rafał Kowalski. Jeszcze Sosna pierwszy, Kowalski na drugiej pozycji, ależ zacięty bój tych dwóch młodych zawodników. Malak jest trzeci, Andruszkiewicz w dalszym ciągu na miejscu czwartym. Rafał Kowalski teraz, ostry znów atak Rafała, wydaje się, że zakończony powodzeniem, tak. Znakomicie walczył Rafał Kowalski do końca i to się w tym chłopaku podoba. Bardzo, bardzo uszczęśliwiony Rafał Kowalski. Dziękuję pilskiej publiczności, która owacyjnie przyjęła jego zwycięstwo biegowe. 4 razy wyjeżdżał Rafał Kowalski w tym turnieju na tory. 4 razy odniósł zwycięstwo. Wspaniały kolejny występ Rafała Kowalskiego. Brawo, wielkie brawa. W tym wyścigu na drugim miejscu Rafał Sosna, na trzecim Wojciech Malak, czwarty przyjechał Marek Andruszkiewicz, a teraz przedostatni wyścig. Tor pierwszy Patynek, tor drugi Walczak, tor trzeci Przemysław Pfeiffer i na torze czwartym Janiszewski. Waldemar Walczak w kasku czerwonym na torze drugim. I za moment start. Nieźle wystartował również Przemysław Pfeiffer z numerem 14 w kasku żółtym. Proszę bardzo, jest pierwszy przed Waldemarem Walczakiem. To spora niespodzianka, ale Waldemar Walczak na pewno będzie chciał wysparować się na pierwszą pozycję. Na trzeciej pozycji jedzie Sławomir Janiszewski z GKM Grudziądz. Czwarty jest Dariusz Patynek. Spójrzmy na walkę o pierwsze miejsce. Nadal Przemysław Pfeiffer. Około 5 metrów przewagi nad Waldemarem Walczakiem. Teraz Walczak zaatakuje zapewne po zewnętrznej. Świetnie Waldemar Walczak chyba wychodzi tym atakiem tak na pierwsze miejsce. Waldemar Walczak już jest pierwszy. Przemysław Pfeiffer spada na drugą pozycję. Niezły atak Waldka zakończony pełnym powodzeniem. I Waldek jedzie po pewne w tym wyścigu już 3 punkty. Przemysław Pfeiffer drugi, trzeci Sławek Janiszewski z Grudziądza, a na czwartej pozycji
Dariusz Patynek, reprezentujący barwy bydgoskiej Polonii. Cały czas poczynaniom naszych żużlowców przyglądali się działacze pilskiej Polonii, no i oczywiście swoim wytrawnym okiem, szczególnie Stanisław Chomski, który wychował wielu, wielu żużlowców naprawdę dobrej, dobrej klasy. Miejmy nadzieję, że również powiedzie mu się praca szkoleniowa z juniorami pilskiej Polonii. Wspaniały trenerski transfer działaczy pilskiego klubu. Stanisław Chomski w Pile to była na pewno wielka, wielka niespodzianka. I proszę Państwa, za moment 16. bieg ostatni z udziałem uwielbianego w Pile i oczywiście nie tylko w Pile, Rafała Dobruckiego. Tor pierwszy Rafał Dobrucki, na torze drugim Tomasz Cieślewicz, na torze trzecim Wiesław Ośkiewicz i na czwartym Seweryn Schneider. Przyznacie Państwo, że tych trzech zawodników może powalczyć między sobą o drugie miejsce. Pierwsze jest zarezerwowane dla znakomitego Rafała Dobruckiego. Na starcie defekt maszyny Wiesława Ośkiewicza z GKM-u Grudziądz. Rafał Dobrucki już na pierwszej pozycji, na drugiej Tomasz Cieślewicz, trzeci jedzie Seweryn Schneider. Rafał Dobrucki w swoim stylu na prostej, na jednym kole. Widowiskowa jazda młodzieżowego, indywidualnego mistrza Polski. Wspaniały sukces w tej kategorii wiekowej odniesiony na torze Rzeszowej, Państwo pamiętają. Natomiast wcześniej znakomity występ również podczas finału indywidualnych mistrzostw Polski seniorów i tam brązowy medal. Jeszcze nie powiodło się w tym roku Rafałowi w imprezach międzynarodowych, ale on ma czas. Natomiast w kraju rzeczywiście jeździ znakomicie. Zapraszamy na wiele, wiele imprez ze względu na swoją bojową, widowiskową do końca jazdę. I co najważniejsze, oczywiście skuteczną. Rafał Dobrucki 3 punkty, Tomasz Cieślewicz 2, 1 punkt Seweryna Schneidera i w całym turnieju 47 punktów, tylko pozbyli się nasi zawodnicy, stracili 1 punkt w ogólnym bilansie punktowym. 47 punktów Polonia Piła, pierwsze miejsce. Na drugim miejscu Start Gniezno, 25 punktów, 14 punktów Polonii Bydgoskiej, 8 punktów GKM-u Grudziądz, pierwsze miejsce w turnieju i awans do finału młodzieżowych drużynowych mistrzostw Polski. Rafał Dobrucki dziękuję pilskiej publiczności za w miarę liczną obecność na tym turnieju. Wystąpią w jednodniowym finale, gdzie finał przedmiotu jeszcze nie wygrał.